No na pewno na początku szkoda jest tego wyniku, bo prowadziliśmy 2-1 praktycznie do ostatnich minut i tracimy bramkę. Zdecydowanie nie powinniśmy jej stracić, bez dwóch zdań. Co tu dużo powiedzieć, no mi ciężko jest na ten moment gdzieś analizować ten mecz, bo był to ciężki mecz naprawdę, tak. Fajnie zaczęliśmy, strzeliliśmy bramkę, ale tak samo drugą połowę żeśmy stracili szybko bramkę i ta bramka na 2-1 no, napędziła przeciwnika, więc no, no ciężko mi powiedzieć, na pewno czas na analizę przyjdzie w tygodniu. Właśnie słyszałem, jak trener po tej bramce na 2-0 krzyczał do was teraz uważnie w obronie. 120 sekund i stracona bramka. Tutaj chyba to też było decydujące. No i to, tak uważnie zagraliśmy, że straciliśmy bramkę na 2-1, więc to no, nie powinno się to zdarzyć. No, ja wiem z autopsji, że przegrywając 2-0 strzelasz bramkę na 2-1 w 50 tam w którejś minucie, no to dostajesz skrzydeł. I tak było w tym przypadku. No, my mimo tego byliśmy blisko, żeby się uchronić przed stratą bramki na 2-2 i wyciągnąć to zwycięstwo. I dlatego mówię, szkoda jest tych dwóch punktów, ale na pewno nie zwieszamy głowy. My teraz musimy się jak najszybciej zregenerować, bo w piątek już następny mecz. Dokładnie tak. Chojniczanka Chojnica, więc zespół, który jest uważany za jednego z głównych faworytów do awansu do Lotto Ekstraklasy. Zespół przede wszystkim bardzo doświadczony. Tak, nie analizowaliśmy go jeszcze, na pewno w tygodniu będziemy to robili, no ale z tego co obserwuję osobiście, no to tak jak powiedziałeś, na pewno bardzo doświadczony zespół i na pewno nie będzie łatwo, więc my musimy się nastawić na walkę, na zaangażowanie przede wszystkim, bo to będzie kluczem w tym meczu, a wierzę, że piłkarsko się obronimy. Na pewno było to ciężkie spotkanie, Jastrzębie to Beniaminek, wiedzieliśmy czego mamy się spodziewać, ale mówię, wygrywamy 2-0 u siebie, powinniśmy dojść to zwycięstwo. Niepotrzebnie szybko po strzeleniu na 2-0 tracimy bramkę na 2-1. Jastrzębie łapie kontakt, łapie wiatr w żagle i niestety pod koniec strzela nam bramkę na 2-2 i kończy się remisem. Tam o tej bramce na 2-1 już z Rafałem Figlem rozmawiałem, natomiast przy tym stanie było kilka szans na to, żeby podwyższyć to prowadzenie, kilka kontrataków, także tutaj na pewno można mieć niedosyt, że nie udało się ich wykorzystać. Tak, na pewno. Mieliśmy kilka sytuacji, powinniśmy je wykorzystać, przynajmniej jedną, strzelić bramkę na 3-1 i tą bramką prawdopodobnie zamknęlibyśmy ten mecz. Natomiast rywalowi trzeba oddać, że pokazał taki ten śląski charakter, który ich cechował jeszcze w drugiej lidze, granie do końca, granie twardo i te stałe fragmenty gry. Ja pamiętam mecz sparingowy, kiedy w Rybniku Kamieniu było 1-0, ale tam też Jastrzębie stworzyło sobie kilka sytuacji i teraz po tych stałych fragmentach gry na 2-2 przede wszystkim gol. No tak, dobrze bite stałe fragmenty gry, ale byliśmy na to przygotowani. Niestety tracimy bramkę na 2-2 po takim stałym fragmencie. No troszkę w przypadku, bo tam od zawodnika Jastrzębia odbiło się całkiem przypadkowo. No i szkoda, bo tam chyba ten rzut rożny też niesłusznie podyktowany, bo piłka opuściła plac gry wcześniej, a sędzia gwiżdża rzut rożny, no ale mówię, no byliśmy na to przygotowani i szkoda, że tracimy w takich okolicznościach bramkę, ale ten punkt też trzeba szanować. Dokładnie tak, trzeba szanować, a kończąc jeszcze naszą rozmowę, to indywidualnie asysta podczas spotkania z Puszczą Niepołomice, teraz bramka po walce do końca, także jeżeli patrząc indywidualnie, ten twój początek w Rakowie możemy uznać za bardzo udany. Znaczy tak, no jest udany w pierwszym meczu asysta, teraz bramka, także ja z tych liczb bardzo się cieszę. Szkoda, że dzisiaj nie przyniosło to 3 punktów, bo wygrywaliśmy już 2-0. Fajnie, no ja się cieszę, dobrze czuję się w drużynie, są te sytuacje, także oby tak dalej.